Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kolejnej sondzie ulicznej. Tym razem pytaliśmy radomszczan i osoby odwiedzające Radomsko, z czym kojarzy im się dzień 13 grudnia. Ze stanem wojennym i słynną niedzielą, co tyle ranka nie było dla dzieci. Stan wojenny ogłosił się Ruzerski w telewizji. No wiadomo, ze Solidarnością się wiąże. No, ze zmianami w Polsce, jakie nastąpiły po 80, później 9 roku. No, a stan wojenny to wiadomo, w 1981. Z niczym, nie wiem. A wprowadzenie stanu wojennego? A no tak. Pan za młody pewnie, żeby to pamiętać, a dokładnie. Czy jakieś wspomnienia w rodzinie są na ten temat? Nie, nie bardzo. Dziadkowie nie żyją, także nie miałem kontaktu za specjalnie. Pamiętam, bośmy pracowali wtedy w Hucie Szkła. Chcieliśmy wyjechać do rodziny, nie można było wyjechać, trzeba było do prezydium iść, brać zaświadczenia, żeby można było wyjechać. No i tak to było, no wystało się tam w kolejce, dostaliśmy zaświadczenia, bo na święta żeśmy wyjeżdżali. No, jakoś się przeżyło i żyje się do tej pory. No. A ja powiem tak, że pracowałem w Kielcach wtedy też w hucie, ale w prywatnej i rano wstałem, myślę sobie, jak tam tu się dostać, jak nie wolno. No i poszłem na pieszo, na pociąg do Piotkowa i na okazję. Przed mostem w Kielcach stało wojsko, mnie krak zbędzie. Ale nie zatrzymali nas, przejechali, my pojechali. A później trzeba było wypisywać za każdym razem, co tydzień my jeździli i należało wypisywać w urzędzie miasta tam w Kielcach przepustkę na to, żeby przyjechać do żony, do dzieci i z powrotem poniedziałek. Ze stanem wojennym. Jak pan wspomina ten czas, ten dzień? Może pan pamięta? Pamiętam ten dzień, bo wtedy miałem dyżur w pracy, zajechałem do pracy, radio nie chodzi. Dopiero po jakimś czasie dowiedzieliśmy się, że jest stan wojenny. No i wtedy należałem też do Solidarności, przewoziliśmy wszystkie dokumenty do klasztoru związane z Solidarnością. Nie wiem, naprawdę nie wiem, zaskoczona jestem. 40 lat temu to było. Naprawdę nie wiem, przepraszam. A wprowadzenie stanu wojennego? Ach, Boże, nie pomyślałam o tym. Pamięta Pani ten czas, no jak to było? No byłam w ciąży z drugim dzieckiem. Było nieciekawie. Była zima, straszna zima i tam moja ciąża napawała mnie takim lękiem, strachem, bo co dalej będzie i tak dalej. No ale syn się urodził, jest zdrowy, cały, wyjechał, pracuje, jest wszystko dobrze. Stan wojenny, prowadzenie stanu wojennego. 40 lat. No i cóż na ten temat, no wielkie przemiany. Pan pamięta ten dzień? Pewnie, że pamiętam. Trochę już lat się przeżyło, także pamiętam jak najbardziej. Bynajmniej jak dla mnie to tam bez jakichś konsekwencji i tak dalej, po prostu normalna praca, po prostu ograniczenia tu, tam, żeby się nie przemieszczać, powiedzmy po godzinie 22 tam było ograniczenia, czyli kto pracował nocne zmiany, to miał tą przepustkę, czyli mógł się normalnie przemieszczać. Specjalnie jakoś nie, na swojej osobie nie odczułem tego. Z przykrymi sytuacjami. Jak Pani wspomina tamten czas? Oj, bardzo źle.